Witamy wszystkich serdecznie. Czas na 8 odcinek Byczego Podcastu. Jesteśmy dzisiaj we dwójkę, czyli Marcin Więckowski i Bartek, znany jako Dwa Łańcuchy. Cześć. Siema. Ja to, jeśli będę mówił nielogicznie, nieskładnie i od rzeczy, to z góry wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast mimo, że jesteśmy już ponad tydzień od zlotu fanów Chicago, to dalej jestem podkręcony, podjarany i pod wrażeniem tego, po prostu jak było, bo było fantastycznie, nieziemsko, ale o tym za chwilę. Pogadamy dzisiaj przede wszystkim o Otto Porterze. O Otto Porterze i o tym, jak odmieniła się gra, jak odmieniła się, jak odmienili się w defensywie i w ofensywie niektórzy zawodnicy i cały team. Pogadamy właśnie o zlocie, pogadamy też pewnie na życzenie Bartka, chociaż przez chwilę, o Chrisie Danie. Może coś nam jeszcze po drodze wyjdzie, natomiast do brzegu. Otto Porter Jr., 8 spotkań w Chicago. Bartek, jak ty po pierwsze oceniasz wejście Otto Portera do Byków? Kto na tym najbardziej zyskał? I czemu już nie tęsknimy za Parkerem i za Portisem? Dawaj. No, zyskali to chyba wszyscy, cały zespół. Nie wiem, na ile to się zgrało z tym, że Boylen postanowił po prostu dać wolną rękę chłopakom gdzieś tam z przodu, już ich nie ograniczał sztucznie na siłę, tak jak wcześniej komentowaliśmy, że traciliśmy wszystkie atuty, że nawet przy fast breakach Boylen machał łapami, żeby zwolnić tą grę, nie pozwalał na oddawanie trójek między innymi Wendellowi. Teraz dochodzi do tego, że już nawet Robin Lopez sobie próbuje gdzieś tam siekać za trzy, tym bardziej kiedy jest kompletnie olewany przez obrońców. No a co do samego Otto już i jego gry, no to nie ukrywam, że byłem lekko wkurwiony tym, że oddaliśmy Portisa, bo Portis był takim jedynym graczem z krwi i kości w tej drużynie, który miał jaja, który mówił głośno. Jedyny, który miał jaja i jedyny, któremu tak naprawdę zależało na Bykach. I on tak o tym na każdym kroku podkreślał. Dokładnie, on mówił, że on chce tutaj grać, że on się czuje szczęśliwy, że on chce dumnie reprezentować to, co nosi na koszulce, więc to na pewno go zabolało. Nie wiem, czy widziałeś tam artykuł, gdzie Portis komentował całą sprawę już po czasie, że tak naprawdę przed samą wymianą Forman i Paxson poinformowali go, że żaden temat wymiany nie jest grany i że tak w sumie jedyną opcją, żeby go oddać w jakiejkolwiek wymianie, musiałoby być nazwisko typu Kevin Durant na stole, więc po takiej deklaracji, jak dowiadujesz się, że jednak ci oddali, no to można się trochę wściec, zwłaszcza ile serca zostawiało się na boisku i jaki progres ostatnio Portis notował. No ale zostawmy już ten temat, jeżeli chodzi o samego Otto. No to z pewnością lepszego skrzydłowego byśmy nie pozyskali w żaden sposób. No możemy dywagować, czy w drafcie taki Barrett, czy Reddish by nie byli super wyborem, ale jeżeli chodzi o to, czy byśmy próbowali kombinować z jakąś wymianą, czy podpisaniem wolnych agentów, no to kto jest w wolnej agenturze? Kevin Durant na skrzydło? No to nie sądzę. Otto potrafi sieknąć za trzy, więc automatycznie to, że on stanowi zagrożenie, rozciąga nam grę. A że oprócz niego jeszcze za trzy rzucają Lauri i Zach. Mam nadzieję, że za trzy będzie rzucał Wendell, jak wróci do gry, bo na pewno potrafiłby to robić na lepszej skuteczności niż Robin Lopez. To od razu ta gra wygląda całkowicie inaczej. Całkowicie inaczej wygląda bronienie rywali w meczach przeciwko nam. No ja widzę same pozytywy. Otto z miejsca, jak dla mnie, stworzył takie big three z Laurim i z Zachem. Mam nadzieję, że Wendell dołączy chyba do tego, bo Sorry, że ci przerwę, ale zaraz potracę wątki. Przede wszystkim, i tutaj jesteśmy zgodni, czy my, czy ktokolwiek, z kim byśmy nie pisali, że Otto Porter od pierwszego meczu, od pierwszej minuty w Chicago, po prostu cały team z nim na parkiecie stał się drużyną o kilka klas lepszą. I to zarówno na bronionej, jak i na atakowanej połówce. To w ogóle nie podlega chyba żadnej dyskusji, prawda? No wychodzi na to, że brakującym ogniwem było właśnie to skrzydło, gdzie cały czas brakowało nam takiego zawodnika klasowego na poziomie, który nie jest jakimś tam przyklejonym gardem typu Holiday czy inne wynalazki, tylko po prostu świetny, bardzo dobry czy świetny, zobaczymy. No dla nas na pewno świetny. Otto Porter na trójce od razu zmienił oblicze gry. Więc no może się okazać, że tak naprawdę ta kwestia rozgrywającego przy takiej trójce jak Lauri, Zach i właśnie Otto
jeszcze wspierani, miejmy nadzieję, Wendelem, którego sufit jest bardzo wysoko, to problem rozgrywającego nie będzie aż tak doskwierał. No i zobaczymy, no Chrisie Danie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Przemilczmy to przez chwilę. Jest Ale gdzieś tam tylko na przez chwilę. horyzoncie ten Ja Morant, jest free agency, gdzie jest kilka ciekawych nazwisk, żeby wzmocnić ławkę, czy może nawet dać szansę komuś w pierwszej piątce z graczy typu, nie wiem, Rubio. Wiadomo, nie jest taki genialny point guard, ale mając obok siebie właśnie Zaka, Lauriego, Wendela, Otto, no to ten rozgrywający niech się zajmie tym, żeby przede wszystkim dostarczać im piłkę, bo sama kwestia tego, jak Otto broni, i to też wiele zmienia przy tym, że taki rozgrywający w typie Chrisa Dunna może nie być już aż tak dobrym defensorem, skoro broni więcej zawodników niż tylko Chris Dunn, prawda, na parkiecie. Czy wcześniej bronił tylko Dunn z Wendelem w większości przypadków. No niestety muszę się z tobą zgodzić. Niestety mówię dlatego, bo kurde, strasznie mnie w ostatnim... Nie ten. Najpierw się zdenerwujmy i pogadajmy o Danie, potem będą rzeczy miłe. Z tobą też pisałem, czy na Shotboxie, nie pamiętam, czy na Facebooku, że Dan też się denerwuje, bo coś ewidentnie, coś z jego ofensywą, coś z jego mocnymi elementami, kurde, coś z czego tak naprawdę Dan się dał polubić w Chicago, coś się zacięło i nie wiem, mi brakuje pomysłu i koncepcji, o co chodzi, bo zrozumiałbym ten jego brak impaktu w ofensywę, brak wjazdów, brak penetracji, brak tempa, brak pierwszego kroku. Zrozumiałbym, gdyby ten feralny upadek w meczu z Golden State z tamtego roku pojawił się tydzień temu i nie wiem, teraz byłaby kwestia jakiejś psychiki, obawy o swoje zęby, zdrowie, cokolwiek. Natomiast no tutaj to Nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, bo nie wiem jaka jest przyczyna tego, że Dan zamiast się dalej rozwijać, to momentalnie zaczął się wizualnie przynajmniej na test oka cofać w rozwoju, ale coś tu jest, Bartek, ewidentnie z nim nie tak, no. No, ja jestem ślepym zwolennikiem Chrisa Dana i to był mój ulubiony zawodnik w zeszłym sezonie. Miałem zdecydowanie więcej wątpliwości odnośnie Zaka niż odnośnie Chrisa Dana i no, cały czas jakby nie było, trzymam kciuki, bo nie mamy innej opcji. Przecież nie będziemy grać Archie Diakono albo, nie wiem, Shaquillem Harrisonem w wyjściowej Nie, no piątce. Jasne, lepszy, Chociaż, w, pierwszy, lepszy no... w pierwszej piątce i na 30 minut gry jest Chris Dunn, który robi 0 na 5 z gry, niż Ryan Archie Diakono i jego 3 celne trójki. To w ogóle nie ma co się oszukiwać, bo bądź co bądź, mimo że w ataku się i tak naprawdę w tym momencie jest jednym, przynajmniej dla mnie, jednym z trzech najgorszych w ofensywie graczy byków, o tyle po bronionej stronie, to dalej jest na tle Chicago, ale myślę, że też na tle w ogóle rozgrywających w lidze. Może nie elitarny, ale taki guard w top 10-15. No, nie jest pewnie najlepszy, natomiast to jest jednak jakość po bronionej stronie ekranu. Nie, no ja bym się z tą 10-15 nie porwał, może gdzieś w top 25-30 z obecną grą, no jeżeli chodzi ale o jego mówimy, statystyki, ale to... mówimy tutaj tylko o obronie. A w obronie, no to ścisły top moim zdaniem, chociaż zanotował jakiś tam regres, jeżeli chodzi o style, bloki cały czas są na poziomie takim, jak gdzieś tam ma od swojego wejścia do NBA, no ale ta skuteczność, nie, niepokoi. Ja próbowałem Chrisa bronić na siłę, nawet napisałem tekst niedawno o tym, że on mimo wszystko daje wiele atutów i upieram się dalej, że tak jest, że to nie on jest pierwszą opcją w ataku, nie jest nawet drugą czy trzecią, bo myślę, że on i Wendell mogą rywalizować co najwyżej, jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, o nie wiem, o broń w ofensywie właśnie numer 4. I Dan ma przede wszystkim bronić, gdzieś tam zakrywać te braki Zaka po bronionej stronie parkietu i ma dostarczać piłkę i te asysty, no 6 asyst na mecz jest okej, okay, moim zdaniem. No ale cały czas te punkty rażą. Ja oczekiwałbym od niego tych minimum 15 punktów, jeżeli to jest nasz podstawowy rozgrywający. To nie jest jakoś dużo i myślę, że głównie oczekujmy od niego obrony, żeby rozdawał piłkę, no ale swoje też musi zrobić. Nie może być tak jak przykładowo wczoraj i to się już powtarza nie pierwszy raz, że Dan jest zostawiony na obwodzie, gdzie jego procent wcale nie jest jakiś taki makabrycznie niski, bo on po prostu tych kluczowych punktów ostatnio nie potrafi zdobywać, a zwłaszcza kiedy oddaje je z dystansu.
Znaczy, wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz, o której w przypadku Christiana chciałbym z tobą ten wątek poruszyć, bo ja też nie wiem, czy do końca nie jest tak, że od Chrisa Dana po poprzednim roku nie mieliśmy o nim zbyt dużego wyobrażenia, nie chcieliśmy od niego tak sztucznie zbyt dużo wymagać, bo nie wiem, czy kojarzysz, nawet na czacie meczowym, jak oglądaliśmy w nocy spotkania, to były takie momenty, były takie rany, były w ogóle takie serie, gdzie każdy z nas w momencie, jak Dan miał piłkę, penetrował, zatrzymywał się, robił tego jumpera tam z 3-5 metra, to my wizualnie mieliśmy wrażenie, że każdy rzut kończy celnie, że podejmuje, każda jego decyzja to jest dobra decyzja, że w ataku stwarza nam bardzo dużo opcji właśnie tym, że ma taki ciąg na kosz. Natomiast w tym momencie, kiedy nie robi tego aż tak często, bo zdarza mu się, natomiast nie jest już taki agresywny w ataku, stał się w naszych oczach po prostu nie tyle co nieprzydatny, co nieproduktywny. Bo jakby nie patrzeć, cyfr nie ma najgorszych, tak? To nie jest tak, że on nagle... No regres nie jest jakiś kosmiczny. On nagle, tak, on nie zrobił się nagle Cameronem Payne'em, nie robi 0 na 10 z gry, nie daje dupy, aczkolwiek w tym meczu z Atlantą 4 dogrywkami omal przez niego tak naprawdę nie przegraliśmy tego spotkania, bo czy Otto, czy Zach, czy Lauri mieli swoje wielkie momenty i w czwartej kwarcie, i w dogrywkach, natomiast Chris tam popełnił bardzo dużo fatalnych decyzji. Brnę dąży do tego, że w przypadku Chrisa on zaraz będzie miał 25 lat. My tamten sezon, kiedy był tak naprawdę jego rookie sezonem, widzieliśmy go na nowo, wiadomo, w Minnesocie nie dostawał szans, zobaczyliśmy go na nowo, oczami wyobraźni gdzieś tam wróciliśmy do momentu, kiedy ty chyba zresztą też oglądałeś go w NCAA, kiedy go jeszcze skautował, obserwował Gar Forman. I kurde, tutaj po pierwsze, nie ma już tak naprawdę czasu i perspektyw na rozwój, bo w wieku 25 lat zawodnik w NBA się rozwijać nie będzie, ale z drugiej strony nie będzie elitarnym rozgrywającym, będzie średnim rozgrywającym, a my myśląc i wybiegając tak jakby w przyszłość, jeśli chodzi o przebudowę Chicago, nie chcemy mieć średniaka, chcemy mieć kogoś, kto jest zajebisty, albo przynajmniej bardzo dobry. Nie uważasz, że coś w tym jest? No po części na pewno tak, chociaż ja nie uważam, żeby te 25 lat w przypadku gościa, który w wieku 22 lat wszedł do NBA, to był aż taki tragiczny wiek. Mi się wydaje, że po prostu ten jego rozwój względem takich graczy jak właśnie Lawin, który wszedł dużo szybciej do NBA, to możemy oczekiwać, że ten jego rozwój będzie jeszcze następował. No i też zawsze pocieszam się takimi graczami jak czy Oladipo, czy nawet Janis. Przecież no kto by pomyślał w pierwszym czy drugim sezonie Janisa, że będziemy dzisiaj rozmawiać o nim jako o potencjalnie najlepszym gościu w NBA, albo że Oladipo będzie All-Starem po tym, co widzieliśmy w Orlando. Więc to też jest kwestia, no czy nawet D'Angelo Russell i to, jak wygląda w Nets w tym sezonie, prawda? No to też nie ma co od razu skreślać Chrisa Dana, on może wydawać się, że jest silny psychicznie, że ten upadek z Golden State, gdzie do tego momentu był moim zdaniem chyba najlepszym graczem Bulls. No w tamtym roku to bezdyskusyjnie. Do czasem, momentu jego wiesz, czas mija, ból mija, ale gdzieś tam w psychice podświadomie coś jeszcze trwa i nad tym też trzeba pracować, więc nie możemy skreślać Chrisa Dana, zwłaszcza, że nie mamy innych opcji. Inna sprawa, że też konkurencji nie ma za dużej, jak to wiesz, to nie jest taki gościu, który musi cały czas czuć oddech na plecach i może ten Jamorant, co do którego już ci pisałem wcześniej, że mam takie uczucie, jak miałem co do Trae Younga, czyli że to będzie bust i w ogóle. No i tak Trae Young, no... Czyli obyś miał znowu rację. No, Trae Young pokazuje mi, że gówno wiem i chciałbym, żeby Jamorant, jeżeli faktycznie go wybierzemy, bo jak wybierze go ktoś inny, to nie chcemy, żeby tak było, no ale jak go wybierzemy, to bardzo chciałbym się mylić, żeby Chris Dunn może nawet zobaczył, jak się gra z tym drugim unitem, może to go zmotywuje, a jeżeli nie, no to nikt nie mówi, że on tutaj musi zostawać, może pójdzie gdzie indziej i będzie świetny, a może po prostu będzie takim solidnym zmiennikiem, słynącym z tego, że gra dobrze w defensywie, nie wiem, taki Patrick Beverley, czy coś tego typu, to może być sufit Chrisa Dana koniec końców. Miejmy nadzieję, że nie, no bo cały czas trzymam za niego kciuki, no ale nie widzę innego wyjaśnienia. Tak jak patrzę na jego średnie, to nie ma jakiegoś dramatycznego spadku, bo tam ledwie o 2 punkty, jeżeli chodzi o średnie w punktach, natomiast cała reszta to jest tak jak było, albo nawet trochę lepiej względem zeszłego sezonu. Chociaż dużo mniej meczy rozegranych, to też trzeba brać na to poprawkę. Bo w poprzednich sezonach
Zagrał 52 mecze, z tego co widzę, No to zagrał w zeszłym sezonie. w tym sezonie też pewnie dobije do tych 50 No paru. możliwe, ale na dzień dzisiejszy jest ich mniej, więc ta próbka jest mniejsza, a średnie nie są jakieś inne, więc no nie wiem, w czym tkwi sekret. Może właśnie w tym co mówiłeś, że nasze oczekiwania nie były takie duże, albo wizualnie lepiej wyglądał, a no czasem tak jest, że kogoś Czyli oglądasz kończąc. i nie widzisz tego wszystkiego, a są tacy gracze, którzy niby błyszczą, a patrzysz później na linijkę, a wcale nie jest jakaś imponująca. Czyli kończąc temat Chrisa Dana, Chris, wkurwiasz nas teraz, ale dalej w ciebie wierzymy. O, i No, tej wersji tak możemy się jest, trzymać. ale wkurwiasz coraz mocniej i coraz ciężej w ciebie wierzyć. Tym bardziej, że Ciężej, masz kurwa trudniej? Nie 25 wiem. lat, no. Chyba trudniej. Nie wiem, czy mówi się ciężej. Nieważne, ale suma summarum zawsze będzie nam chodziło tylko i wyłącznie o jedno. Tak jak Matt, pozdrawiamy cię. Nie chcemy się kłócić na temat Jima Boylena, bo mamy dobro Chicago na sercu. Tak samo mamy dobro na sercu Chrisa Dana. Oby się jednak rozwijał, bo jeśli ma się rozwinąć, to w Chicago, a nigdzie indziej, bo bylibyśmy jeszcze bardziej zdenerwowani, gdyby się okazało, że Chris Powtórzę Dunn kazus Oladipo albo D'Angelo Russella. Ja pójdzie wtedy gdzie się indziej, wkurwię naprawdę. pójdzie gdzie indziej i będzie robił 20-10 i będzie I jakimś dołoży do tego elitarnym. jeszcze 4 style i 2 bloki na mecz. Wcale bym się chyba nie zdziwił. I będzie w Defensive Player of the Year, First Team obrońców i w ogóle im będziemy płakać. Bo Ja Morant takim obrońcą nie będzie i trójek też raczej lepiej sypał nie będzie. Nie, no, Ja Morant to bardziej chyba taki... Taki Dennis Smith Jr. z lepszym przeglądem. Tak, taki Dennis Smith Jr., taki Russell Westbrook, który będzie nakręcał i latał I po tym nie wiem, czy koło parkiecie, Lawina jak ktoś spędzi taki wiatr. to dobry pomysł. No ale mam nadzieję, że się mylę i w ogóle chcę się mylić w tej kwestii. Poruszyłeś jedną fajną rzecz o Chrisie Dunnie, że w tamtym roku do momentu jego kontuzji z Golden State wizualnie, ja w 100% się zgadzam, bo dla mnie tak samo w tamtym roku Dunn do momentu tej feralnej kontuzji był najlepszym graczem Byków. To pobawmy się teraz w takim razie w wybór najlepszego gracza Byków w tym momencie, znaczy może inaczej, nie w najlepszego gracza Byków, natomiast w aktualnego MVP tej drużyny. I jako kryterium weźmy tylko i wyłącznie luty, bo tak naprawdę cały luty pokazał nam możliwości tego zespołu, możliwości Byków, możliwości tego Jankoru, możliwości zespołu właśnie z Otto Porterem, możliwości zespołu ze zdrowym Zachem i Laurim. Tak naprawdę przez miesiąc czasu, po raz pierwszy od momentu wymiany za Jimmy'ego Butlera, widzieliśmy noc w noc, mecz w mecz, zdrowego Zacha i Lauriego obok siebie. To też fajna rzecz. Kto według Ciebie jest tym MVP i najważniejszym graczem Byków? Otto, Zach czy Lauri? To był tak zajebisty miesiąc, że czuję się nie fair, że muszę wybierać, tak szczerze mówiąc. Ale wybrać trzeba. No i oczywiście, że Lauri, no bo ten gość ma wszystko, chociaż trzeba docenić i trzeba o tym mówić, bo to się nam wydaje chyba już takie oczywiste powoli, że Lawin gra, że jest wszystko ok, że on jest niesamowicie dynamiczny, że rusza się tak, że to jest poezja. Oglądanie go to jest frajda, ja mu niczego nie umniejszam tym, że wybieram Lauriego i musimy pamiętać, że on zagrał 4 dogrywki z Hawks. To nie jest tak, że to jest dla gracza zdrowego, bez żadnej historii kontuzji już niezły wysiłek, a zwłaszcza, że Zach wrócił po zerwaniu więzadeł, prawda? Całkiem nie tak dawno temu. Więc ja nie wiem, czy tam w sztabie nie było jakichś obaw, czy pozwolić mu w ogóle grać aż takie minuty, jeżeli zagrał. Wiesz co, akurat o to się mało martwię, bo wszyscy widzieliśmy w lato, jak Zach zapieprzał dzień w dzień, jaki sam sobie zrobił obóz przygotowawczy do sezonu i ja odnoszę takie wrażenie, że on pod kątem etyki pracy, tego workoutu, tych oczekiwań, jakie on ma sam wobec siebie, to no jest po prostu niesamowity, no to jest tytan pracy. Myślę, że pod tym kątem to świetnie by się dogadywał z Jimmy Butlerem, gdyby Jimmy dalej był w Chicago, ale tylko i wyłącznie pod tym kątem, bo no jest nie do zarżnięcia, no jest motorycznie, atletycznie, szybkościowo, wszystko to wydaje mi się, to są pewnie najlepsze jakieś tam parametry, schematy, wyniki w lidze. To nie ma tutaj chyba... Nie wiem też, czy widziałeś w meczu z Atlantą, co były te 4 dogrywki, to Zach pobił... Teraz nie dam sobie uciąć ręki, ale zaraz to znajdę i wyczytam.
pobił rekord w długości przebiegniętych mil w trakcie meczu, bo przebiegł ponad 5 mil. Nie widziałem tego. Ja nie kwestionuję w żaden sposób etyki pracy Zaka, tylko chodzi mi o fakt, że no z graczami po takich kontuzjach postępuje się mimo upływu czasu nieco ostrożnie, zwłaszcza, że to nie jest kontuzja sprzed 5 lat, tylko sprzed roku z kawałkiem, prawda? Więc sprzed kilku miesięcy. Fakt, że on zagrał na pełnej intensywności, że nie wyglądał, jakby mu brakowało sił, że sztab był pewien tego, że on może grać, to jest duży wyczyn i należą się za to brawa Zakowi za pracę i sztabowi medycznemu, że Zak jest tak przygotowany. No ale mimo wszystko Otto jest tutaj za krótko. Lauri jest dla mnie po prostu... Gdyby Lauri był zdrowy i grałby na tym poziomie, na którym gra od powrotu, z naciskiem właśnie na luty, to przy tym, co się w tym roku działo na wschodzie, nie wierzę, że Lauri nie byłby All-Starem. I uważam, że z taką grą ktoś w przyszłym roku z Bulls, zwłaszcza, że All-Star jest w Chicago, będzie nas reprezentował. Nie znaczy, tylko w konkursie ja wsadów. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Lauri w przyszłym roku nie zagrał w meczu gwiazd. To w ogóle... To wykracza poza skalę mojego wyobrażenia. Zobacz, że on zaczął, to jak Lauri zaczął pracować w obronie, jaką to też robi różnicę, te jego bloki, nie pamiętam z kim był to mecz, takie w bardzo krótkim odstępie czasu, chyba dwa Memphis albo trzy chyba. Bloki. Możliwe, że z Memphis, ale Porzingis, kto? Może jeszcze za szybko, bo Porzingis zdążył być All-Starem, ale Lauri w takim tempie rozwoju, z tym co ostatnio prezentuje, no to może być na top 5 wysokich w lidze z pewnością. No oby, przede wszystkim niech on będzie zdrowy. Mówię, myślę, że nie tylko dla nas jako psychofanów Chicago, ale w ogóle i dla całej ligi, ekspertów, nie ekspertów, dziennikarzy, blogerów, można sobie wymieniać dalej. Takim wyznacznikiem tego, jak dobry jest i będzie Lauri Markkanen, to będzie ten moment, kiedy on faktycznie wejdzie w sezon z buta. Przepracuje lato, pogra w pre-season i od pierwszego meczu sezonu regularnego zacznie po prostu sezon z każdym. No. No i będzie miał obok siebie Wendela, bo zauważ, że z Wendelem obok, który tak jak mówiłem wcześniej, może będzie miał zgodę Boylena na rzucanie tych trójek, to znowu jest jeszcze więcej miejsca dla takich gości jak Lauri, bo gdzieś tam Lopez jest odpuszczany, kiedy wychodzi w pierwszej piątce i skupiają się na innych zawodnikach. Nie, no to zdecydowanie. No, Lauri Markkanen, myślę, że Lauri to już w ogóle w tym momencie, jeśli chodzi o tak jakby pierwszy krok. W momencie, kiedy kryje go ktokolwiek, czy to jest czwórka, czy piątka w innych drużynach, to Lauri, dostając piłkę na obwodzie, kiedy jest kryty, no jest tak szybki i ma tak dobrą pracę nóg, że jest w stanie minąć każdego. Jeśli obrona rywali jest szeroko, to już w ileś tam kolejnych spotkań powtarza się ten sam schemat. Jeżeli obrona rywali jest wystarczająco rozciągnięta, Lauri jak dostaje piłkę i nie ma tego miejsca faktycznie na rzut na trójkę, to no nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek ustał i nadążył za tymi dwoma, trzema pierwszymi krokami Markkanena. No wiesz, ja bym nie chciał popadać w hurra optymizm, ale po tym meczu, który oglądaliśmy na zlocie, trafił się nam świetnie z Bostonem. Z Bostonem. Ten mecz pokazuje, jaki potencjał tkwi w tej drużynie. Niech nikt mi nie mówi, że nie wiem, Boston odpuścił ten mecz czy coś, bo widzieliśmy, jakim grali rosterem. Boston to chyba odpuścił. A Lauri sobie tam Boston robił akcję coast to coast. Lauri rzucał trójki, biegał sobie coast to coast. Zak fruwał praktycznie po boisku. Wyglądało to super, ta drużyna nie jest daleko od bycia kontenderem na wschodzie i miejmy nadzieję, że tak będzie i musimy też odnotować to, gdzie jest nasza ofensywa na przestrzeni ostatnich spotkań, bo jesteśmy bodajże, którą drugą, trzecią ofensywą ligi za w lutym byliśmy? Trzecia ofensywa ligi. No właśnie, na początku pracy Boylena byliśmy na szarym końcu na i to w każdych możliwych statystykach, także pozdrawiam Cię Matt, tak jak Ci mówiłem na zlocie. Chcę się mylić i chętnie przyznam Ci rację, Marcin też, bo koniec końców chodzi o to, żeby byki grały zajebiście, żeby wygrywały spotkania, bo no, te dwa sezony tanku przeżyjemy, ale za rok już nikt nie chce tego gówno oglądać. Jeśli już wspomniałeś o takim pięknym wydarzeniu i powiedziałeś takie piękne słowo jak zlot, to przejdźmy do tego. Na samą myśl już mi się zaczyna język plątać. Na samym starcie dwie rzeczy tak zupełna prywata ode mnie. Zarówno na hali, jak i w pubie był gość, który opieprzył nas za to, że trzeba strasznie długo czekać na podcasty, co jest równoznaczne z tym, że po prostu nas słucha i chce nas słuchać. Tak więc z ręką na sercu przepraszam, bo kurwa, nie mam zielonego pojęcia, jaką miałem na imię, ale pamiętam, jak wyglądałeś.
Tak, więc gorąco cię pozdrawiam. Ja chyba podczas meczu siedziałem koło tego gościa, bo potem gdzieś nas tam złapałeś. Taki łysy, sympatyczny chłopaczek. Tak. No to ja koło niego dużo z nim rozmawiałem. Pozdrawiam. To ja się przyznaję. Postaramy się To ja się częściej nagrywać, przyznaję. chociaż to nie jest łatwe. To ja, cię przy, to ja się przyznaję, Bartek, że cię sprzedałem, bo pytał się, czy są dwa łańcuchy na hali i wskazałem na ciebie. Nie, ale to jest fantastyczna sprawa, że ktoś nas słucha, ktoś się o nas pyta, ktoś czeka. Bardzo miło się rozmawiało. Ktoś czeka, tak więc to jest świetna rzecz. Jak możesz, to albo skomentuj nam tutaj ten podcast, albo napisz mi jakąś wiadomość, bo bardzo chętnie bym w ogóle z tobą częściej pogadał. A druga rzecz jest taka, że ludzie, kurna, kogo nie było 23 lutego w Warszawie, to jest po prostu, no nie powiem brzydkich słów, no ale w przyszłym roku widzimy się wszyscy, bo skala tego, co zaczynamy robić na zlotach, jak ta impreza wygląda, jaki ma feedback, wydźwięk, rozgłos, to jest w ogóle kosmos i jazda bez trzymanki, no coś fantastycznego. 70 osób na hali, 100 osób w pubie, dwie rozgłośnie radiowe, kurna, puszczone dalej posty przez organizację Chicago, przez Stacey Kinga, wyczerpana wiśniówka w pubie, po prostu masakra. No, zabawa w pubie była chyba całkiem fajna, towarzystwo się dobrze bawiło, nie było tam jakichś dziwnych sytuacji, wszyscy wiedzieli po co tam są. Nie, trafił nie było. Nam się super mecz, dla super mnie był klimat, jedyne co to chyba za rok, nie dość, że potrzebujemy większej hali, to jeszcze większego klubu. No tak, zdecydowanie. Ja pewnie większego pubu nie otworzę, ale coś się pomyśli. Wiesz co? No i chyba musimy pograć dwa mecze jednocześnie na szerokości boiska, nie, bo to jest może ten, zbraknąć to jest, czasu. To jest przymus, bo to jest też coś w tym jest, że my jesteśmy, znaczy nie tylko my, bo nie chodzi o Polskę, ale w ogóle fani sportu są zawsze fani sukcesu. I teraz na tydzień po zlocie ja mam w głowie to, że zrobiliśmy imprezę, event, zlot na 100 osób, w momencie, kiedy byki są i zamykają tabelę od spodu, tak więc boję się pomyśleć o tym, co się będzie działo, ile osób przyjedzie, jeśli byki będą na przykład na drugim miejscu na wschodzie i będą wiesz, walczyły jak równy będzie z równym. Starym, to będziemy tu mieli ludzi z Finlandii. Ale ja już napisałem do ludzi z Finlandii, to jest przyjadą. Kurde, nie ma Ryanair i się widzimy. A wracając jeszcze do tego, jak się bawiliśmy w pubie, to wiesz, co jest najfajniejsze, bo to też wyłapał gość, który był z radia, z polskiego radia bodajże. Ale już prawie że nad ranem gadałem z jedną z barmanek, ona zresztą obsługiwała nasz zlot też rok temu i tam chwilę pogadaliśmy, spytałem się, czy wszystko jest w porządku, no bo ciężko mieć na każdego oko, kiedy jest 100 osób w pubie i pytam się jej, czy wszystko jest w porządku, czy nie było jak żadnych akcji, czy nikt się nie awanturuje, nikt się nie kłóci i tak dalej. Ona się tylko uśmiechnęła, nie, wiesz co Marcin, jest zajebiście. Ogólnie to chyba raz w roku jest taka impreza, gdzie nie ma policji, ochrony, nikt nikogo nie zaprasza na zewnątrz, nikt nikogo nie przypierdoli w ryj. I to jest właśnie twoja impreza. Tak więc no to jest świetny klimat, no bo no, nieważne kto jaką miał koszulkę, czy miał lat 40, 28, czy był ze Śląska, Katowic, Gdańska, Stargardu, czy przyleciał z Liverpoolu. Wariat przyleciał z Liverpoolu na zlot. Ale no, wszyscy spotkaliśmy się w jednym wiadomym celu, żeby się integrować, poznać, pogadać o koszykówce, obejrzeć koszykówkę, pograć w koszykówkę, wypić trochę alkoholu przy koszykówce. Ale suma summarum, cel jest jeden, łączy nas pasja i to jest po prostu zajebiste. To jest coś niesamowitego. To jest coś nie do opisania. No, ja jestem dalej zakochany, zajrany, podniecony, tak pewnie jeszcze będę miał przez kolejne pół roku. Przejdzie mi w sierpniu, jak pojawi się terminarz na nowy sezon, kiedy zaczniemy myśleć o czwartym zlocie, ale to jest coś kapitalnego, no, to jest bajka. No i warto dodać, że i na hali, i w pubie byli ludzie, którzy nie byli kibicami, tylko Chicago, bo pojawiali się i ludzie gdzieś tam w strojach Lakers, Wolves, Kings. Sacramento, tak jest, Bartek. Ha. To jest Także to jest zapraszamy też wszystkich, bez względu na to, komu kibicujecie, to jest koniec końców święto koszykówki i jesteśmy tam w jednym celu, a to, że na końcu oglądamy mecz Chicago, no to tylko dodatek do dobrej zabawy i dobrej integracji. Dokładnie. Tak więc jak nie jesteście fanami Chicago, to przyjedźcie, a nimi zostaniecie. Nie będziemy zmuszać, ale, no, ale zostaniecie. No. Tak. Co tu dużo mówić. Nie będziemy zmuszać, ale nie będziecie mieli wyjścia. Pogadaliśmy o Otto Porterze. Zaczęliśmy od Otto Portera, skończymy na Otto Porterze, bo w tym całym zachwycie, w tym całym pozytywnym tak jakby wydźwięku tej wymiany Bobiego i Jabari Parkera,
Bartek, tak zupełnie na świeżo. Ja wcześniej się zupełnie nie orientowałem, jak gra Otto Porter. Słyszałem oczywiście o Otto Porterze, wiem, że był w Polsce z Gortatem. Słyszałem, jakoś kojarzę z relacji Gortata, że Otto Porter to jest w ogóle świetny teammate. Natomiast trochę kontuzjogenny. I powiedz mi tylko, Bartek, jedną rzecz. 25 baniek rocznie, jeszcze przez kolejne 3 sezony, nie mówimy tutaj o obecnym. Twoim zdaniem to jest kontrakt zły, bardzo zły, fatalny, czy jednak do przeżycia i warto mieć takiego gościa na takich pieniądzach w salary? Co, patrząc na to, ile zarabiają topowi zawodnicy, widzę na nowych kontraktach, no bo to salary się gdzieś tam zwiększa i zaczynają się kontrakty gdzieś w granicach takich jak ma John Wall, że się prawie do 40 baniek będziemy dochodzić za sezon. I patrząc na możliwości Bulls, czyli że nie podpiszemy skrzydłowego typu Durant i nie damy mu maksa, no to te pieniądze moim zdaniem są jak najbardziej do przyjęcia, zwłaszcza że pamiętasz, jak dyskutowaliśmy, czy kontrakt Zaka nie jest za wysoki, albo że kontrakt Jabariego jest do przeżycia 20 milionów, no to pomyślmy o tym, że te 20 milionów Jabari Parkera nam schodzi po sezonie. Ja powiem tak, Otto Porter przez 8 spotkań w Chicago, teraz mam przed sobą jego statystyki, robi 20 punktów na mecz, trafia 85% osobistych, rzuca powyżej 50% z gry, powyżej 50% za 3, dodaje 6 zbiórek, ma net rating na plusie, bo to jest 118 do 13, jeśli chodzi o offensive rating do jego ratingu z defensywy. Jeżeli on przez najbliższe 3 lata będzie robił takie same cyfry, a do tego kradł te dwie piłki i blokował jeden rzut, to ja to biorę w ciemno. No i też idąc tropem budowania drużyny przez draft, jak to próbujemy robić teraz, no to dorzucamy Otto, który był wybrany z 3. pikiem. No to mamy kolejny wysoki pik w drużynie. Pierwsza piątka będzie zbudowana z topki draftu, nie licząc Zaka, który poszedł poza 10, ale gra tak, że spokojnie. Oj, Kobe Bryant też poszedł poza 10. Nie ma się czego wstydzić, Zak jest nawet lepszy niż się spodziewałem po wymianie z Wolves. Pozdrawiam kibiców Timberwolves, dziękujemy wam bardzo, że daliście nam Zaka, a nie Andrew Wigginsa. I pomijam już fakt, że daliście złośliwie nam też pick, który okazał się Laurim Markkanenem, a wy macie Andrew Wigginsa. I nie macie już Jimmy'ego Butlera. I mieliście Jasona Pattona. No, pozdrawiamy was. To nie to, że to jakieś uszczypliwości. Współczujemy. Ja akurat lubię Timberwolves. Kibicowałem im jeszcze w zeszłym sezonie. Kibicuję, bo jest Derrick Rose. I no po prostu jakoś darzę sympatią tą drużynę. No ale z Andrew Wigginsem, to, że ten gościu dostał taki kontrakt, to jest dla mnie w ogóle jakiś skandal. Cieszę się, że jest Otto Porter. Jego kontrakt nie jest wcale skandalicznie wysoki. Biorąc pod uwagę to, że zejdzie nam kontrakt Otto, zejdzie nam Robin Lopez, że Felek te swoje 8 milionów to tam jeszcze przez jakiś czas pociągnie, ale koniec końców no to nie są tragiczne pieniądze. Może z czasem wręcz będziemy mówić w odniesieniu do kontraktów innych zawodników z jego pozycji, jeżeli Otto utrzyma ten poziom, że no, że Otto na takim kontrakcie to jest promocja, tak jak Zak na jego obecnym kontrakcie i tego się trzymajmy. Ej, w ogóle teraz patrzę na statystyki Zacha Lawina i jeszcze bardziej się w nim zakochałem. Zak w ogóle chyba po raz pierwszy w karierze ma net rating na plusie z tego co kojarzę, prawda? Nie, ma chyba na zero. Zaraz ci powiem. Gdzieś ostatnio mi mignęło, że dodatni. Ale to miał zaluty, wiesz, on ten w całym sezonie ma jeszcze na minusie. Natomiast zaluty, no zaluty musi mieć na plusie, bo trio Zach, Otto, Lauri miało, jako organizacja mieliśmy 3. rating ofensywny w lutym. Natomiast to trio miało chyba 5. albo 6. jeśli chodzi o najlepsze net ratingi właśnie graczy pierwszopiątkowych. Ja już tak jaram więc na myśl o zdrowym Wendelu i naszym frontkorcie na najbliższe lata, bo uważam, że też sufit Wendela jeszcze w duecie z Laurim, to jak oni mogą nawet wymieniać się pozycjami, przebywając na parkiecie razem, oni są tak wszechstronni, że tutaj naprawdę będzie tyle opcji. No byleby Forman i Paxson tego nie zjebali z jakimiś idiotycznymi decyzjami latem, prawda? Czy to jakimiś tutaj durnymi podpisami, czy niezostawieniem Seldena? Tutaj nie ma czego popsuć. Zach będzie zdrowy, Wendell będzie zdrowy, Lauri będzie All-Starem, Otto Porter będzie w drugiej piątce najlepszych obrońców. Limit kontuzji wyczerpaliśmy na najbliższe 5 lat. Podpiszemy jakichś dwóch fajnych weteranów, plus wybierzemy Ziona albo Moranta z draftu.
i w przyszłym sezonie kończymy w top 4 na wschodzie. No przecież tutaj, kurde, tutaj nie ma czego poprzeć. Ja bym chciał, żeby swój ostatni sezon u nas zagrał Vince Carter. Tak, nie, szczerze. Nie zagra. No wiem, że może być ciężko, ale jak to kończyć karierę w Hawks? No, jak to, no ale jak Toronto Raptors awansowaliby w tym roku do finałów NBA, to byłaby historia jak ten. No hollywoodzka kariera, no. Skończyć w drużynie, która... no, które jest kontenderem, tak? Tam, gdzie zaczął, tam skończy. No pytanie, czy jeszcze podpisze jakiś kontrakt po tym sezonie? Kurna, patrząc na to, jak gra, no to powinien, znaczy powinien, musi. To on chyba 42 minuty rozegrał 44 w tym meczu z dogrywkami. To ja wstawiałem ten post. 42 lata, 44 minuty, z czego wsad i kluczowa trójka tam w dogrywkach. No kurwa, gość jest kosmiczny. No ktoś taki w szatni na treningu, to naprawdę by była super inwestycja. No to w szatni na treningu na razie mamy Dega Collinsa, no przydałby się ktoś młodszy z autorytetem. No niech będzie. No w każdym razie nie mamy ławki za bardzo i nie mamy backupu dla Chrisa Dana, kogoś, kto wygryzie Chrisa Dana, także tutaj jest pole do popisu dla Formana i Paxsona. Przeglądałem niedawno listy wolnych agentów, tam pierwsza pięćdziesiątka, jest w kim wybierać naprawdę. A pieniądze będą do wydania. Jest bardzo dużo graczy, którzy mogliby przyjść do Chicago i albo powalczyć, wywrzeć w ogóle presję na młodych, powalczyć o pierwszą piątkę, albo stanowić naprawdę jakąś jakość i dawać fajne minuty z ławki, no. Dobra, takie pytanie jeszcze właśnie odnośnie free agency. Jak rozważałbyś w ogóle opcję rzucenia maksem w kogoś z tych tam dostępnych zawodników, przykładowo, nie wiem, w D'Angelo Russella, w Kemba Walkera? Nie, no maksem w Russella to absolutnie bym nie celował. Zakładając, że Chicago wypada poza top 6 draftu, tak na przykład, to no postarałbym się handlować z Charlotte Hornets. Niech oni zrobią sing and trade z Kembą Walkerem, a my im oddamy swój pick. Tylko że wiesz, że ten pick poza, moim zdaniem już nawet poza top 4 jest gównowarty w tym drafcie. Ale bo... to już byłaby albo zmartwienie Charlotte, albo nie nasze. No. Ja bym taką propozycję rzucił. Nie mówię, że... No, raczej by nie była spełniona, nie wiem. Ale zatem Jordan nie jest tak dobrym właścicielem, jak był graczem. Wiem, ale czy ja wiem, czy Kemba to jest taki point guard, jakiego potrzebujemy? Czy tutaj by nie było konfliktu właśnie na linii wtedy Kemba, Zach, jeżeli chodzi znaczy, o grę z piłką w łapie? Właśnie my się, potrzebujemy kogoś takiego... Spytałeś się o Kembę. Dla mnie w ogóle, jeśli nie będzie faktycznie tego Moranta albo Garland, tak? To jest też rozgrywający... Garland. No chociaż ja, dla mnie fenomenem jest fakt, że gościu, który rozegrał 5 meczy i skończył sezon, jest gdzieś tam w mokach na 5., 6. miejscu. Dla mnie pierwszym wyborem, jeśli chodzi o rozgrywającego z graczy, którzy są dostępni w lidze, będą wolni, to jest Terry Rozier z Bostonu. No dla mnie też. Dla mnie to jest pierwszy wybór, dalej jest długo, długo, długo nic. To jest podobna historia jak w przypadku draftu. Jest Terry Rozier, potem jest długo, długo nic. Byłby ewentualnie Kemba Walker, bo go lubię. Zajebiście go lubię. To jest charakterny mały gość, który potrafi przejąć spotkania. Lubi brać na siebie odpowiedzialność, co też jest fajne. Ale nie ma problemu z tym, żeby oddać piłkę. No dalej byłby... Po Kembie pewnie byłby Ricky Rubio, no i nie widzę... No, Rubio to już mówiłem wcześniej, że Rubio to jest ciekawa opcja, żeby z ławki wchodził, bo nie sądzę, żeby wygryzł Dana, ale no Terry Rozier wyleciał mi z głowy teraz, bo tak przypomniałem sobie, że tam Kemba i Russell są. No Rozier moim zdaniem to powinien być cel numer jeden na free agency, jeżeli to by nie był jakiś kosmiczny pieniądz. Zależy jaka tam walka będzie o niego, to podpisanie go to powinien być priorytet. To no, nie wiemy, czy Rozier może być takim rozgrywającym z pierwszej piątki na najwyższym poziomie, więc rzucanie powyżej 20 baniek kogoś takiego, no chociaż jak już daliśmy takie pieniądze Parkerowi, to kto wie, no ale ja bym jednak nie ryzykował aż tak. Znaczy dla mnie i tak najważniejszą rzeczą, tematem, to i tak poruszymy pewnie w kolejnych podcastach przed nowym sezonem, jest to, że Chicago Bulls w tym momencie, czyli na wiosnę 2019, jest w o wiele lepszej sytuacji niż na wiosnę 2018 roku, bo tak naprawdę nie tyle wiemy, na czym stoimy, co dostaliśmy w końcu próbkę tego, jaki potencjał drzemie w tych graczach. W tamtym roku tego... I to niepełną próbkę, bo nie mamy Wendela. No mówię, no próbkę. No. Wendell dał się poznać tam w pierwszych dwóch, trzech tygodniach sezonu, kiedy był w ogóle na drugim miejscu, jeśli chodzi o pierwsze rankingi rookie, tak? Był Luka Doncic i dalej był Wendell Carter.
Nie było jeszcze Younga. Jeszcze zabił Westbrooka po drodze, No, nie więc było, spoko. nie było Younga, nie było Aitona i tak dalej, i tak dalej. Był Wendell, tak? Więc to też pokazywało, że 19 lat, duże problemy z dostosowaniem się do NBA, duże problemy z defensywą, ale dawał naprawdę momentami świetne Czyli nie tyle z minuty. defensywą, co z złapaniem fauli, bym powiedział. No tak, no, z dostosowaniem się do obecnie panujących standardów w lidze. Tak, Nazwijmy to to w ten sposób. z pewnością. Wendell chciał grać ostrzej niż liga na to pozwala. Dalej, jeżeli chodzi o to, Czyli jakim on jest defensorem. jednym słowem chciał po prostu bronić. Tak jest. Nie, Wendell, ja jestem zachwycony, ale w tym roku już nie możemy mieć siódmego piku po raz trzeci, No niestety. nie. W tym momencie dostaliśmy próbkę tego, jaki potencjał drzemie w tym zespole. I no ja nie widzę opcji. Zawsze wszelkie szacunki robi się na podstawie tego, że zespół będzie zdrowy, każdy będzie w pełni w optymalnej formie. To no, z ręką na sercu. To Chicago w optymalnej formie, jest w pełni składu. Teraz nieważne, czy dojdzie Zion, czy dojdzie Morant, bo i bez tego to jest zespół, który powinien i który ma potencjał na to, żeby awansować do playoffów na wschodzie. Tutaj Nie ma dyskusji. tak, tutaj draft to jest ewentualnie tylko i wyłącznie wartość dodana do tego, co mamy już w tym momencie. Tak więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i na końcówkę tego sezonu, i na przyszły rok, a mam nadzieję, że dodatkowo dostaniemy jakiś bonus właśnie w postaci draftu. No. Powoli liczę się z tym, że nie będzie to Zion. No ale trudno, no, nie można mieć wszystkiego. No. Niech się Zionem cieszą inni, a my mamy po prostu świetny team, no i tyle. Jesteśmy na dobrej drodze i no, koniec końców, jeżeli nie Zion, to faktycznie może ten Morant albo Barrett, Reddish. Za 2 lata wrócimy do tematu, ale Lauri będzie lepszy jak Zion. O. A mi się już nie chce śledzić NCAA pod kątem przyszłości w Bulls, więc miejmy nadzieję, że nie będę musiał. Podsumowując, zobowiązujemy się, że będziemy nagrywali częściej podcasty. A przynajmniej się postaramy. Trochę częściej. Trochę częściej. Nie no, postaramy się. No to nie jest łatwe, ale próbujemy. Za rok robimy imprezę albo na Torwarze, albo na Narodowym. Bo ja nie widzę już innej możliwości. No niech będzie. No dobra, za 2 lata. A 10. zlot już będzie ten, w przestrzeni kosmicznej na stacji jakiejś. Nie, na dziesiąty I tam zlot. Na przylecą dziesiąty, kosmici z kosmicznego meczu i w ogóle. zlot to liga wprowadzi na czas zlotu lockout i wszyscy przylecą do Polski. To jest. Trzeba sobie stawiać ambitne cele. Jak najbardziej. No dobra, Bartek, chyba już nie ma co dłużej No już przeciągać. ponad 40 minut to trochę przesada właśnie. No, to zdecydowanie nie ma co przedłużać. Postaramy się nagrać coś niedługo. Niech NBA ma się na baczność, bo niekoniecznie młode wilki, ale młode byki wchodzą do gry. W tym roku jeszcze was oszczędzą, tak więc cieszcie. Natomiast w przyszłym roku wschód jest nasz. O ile sędziowie przestaną robić takie idiotyczne rzeczy jak dzisiaj w meczu z Hawks, że będą wywalać zawodników za stare downy po trójce sprzed nosa, jak dzisiaj wywalili Trae Younga, bo to jest przeginka, o tym nie powiedzieliśmy, ale to jest kpina, to jest Jak parodia, ktoś to jest dotrwał do komedia, to końca jest tego dno. podcastu, to jako fani Bulls mówimy głośne nie kurwa temu, co dzisiaj się stało właśnie z Trae Youngiem. To jest antykoszykówka, antysport i Boże, tak naprawdę to gościom, którzy są napompowani testosteronem, odbieranie męskości, no. Wiesz, co będzie niedługo, jak Lawin poleci i prawie rozpierdoli obręcz, a potem spojrzy się na przeciwnika, to dostanie technika i w ogóle zawieszenie na 8 spotkań. I jeszcze będzie musiał pisać jakiś list, że przeprasza przeciwnika i nie wiem, całować tą obręcz, którą tak mocno zbił. Będzie pisał oświadczenie, że w następnej akcji ten skończy to layupem, no, żeby nie dotykać obręczy. Albo w ogóle będzie zakaz wsadów i tylko layupy. No dobra, dzięki serdeczne, Marcin Więckowski i Bartek. Wszystkiego dobrego. Do następnego, cześć.